Witam Państwa bardzo serdecznie, Katarzyna Gujska-Hejker, Rozmowa Niezależna. Dziś Państwa i moim gościem jest Pani Magdalena Żuraw, publicystka, ale dziś w nowej roli, w zasadzie nie dziś, ale przez najbliższy miesiąc i parę dni w nowej roli, bo Pani Magdalena kandyduje do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu bydgoskiego. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. Pani Magdaleno, jak mam się do Pani zwracać? Czy jest Pani aniołkiem, paprotką Jarosława Kaczyńskiego? Bo w zasadzie tak Pani przez jakiś ostatni czas funkcjonuje w mediach, jako taki ładny dodatek, ładny gadżet do PiS-u. Jak Pani się czuje, gdy Pani słyszy takie opinie? Znaczy, takie określenia właśnie mają na celu to, co Pani przed chwilą powiedziała, że jak jestem nazywana aniołkiem Kaczyńskiego albo paprotką prezesa, to właśnie ma na celu to, żeby podkreślić, że jestem tam podstawiona tylko po to, żeby wizerunek partii jakoś ładnie się prezentował w mediach, może w ten sposób. Natomiast chciałabym też przypomnieć, że podobne sformułowania były w stosunku do świętej pamięci Grażyny Gęsickiej i Natalii Świat stosowane. One też były ozdobą tej partii, też byłam zwana aniołkami. Nie ma Pani wrażenia, że to jest jakaś hipokryzja, bo te określenia, które wszystkie Panią dezawują, no tak naprawdę jako kobietę, prawda, bo każą myśleć wyborcom, tak, że jest Pani młodą, bardzo ładną kobietą, ale nie za mądrą, no tak to określmy. Czy to nie jest hipokryzja, że te określenia padają tak naprawdę z ust tych, którzy prawa kobiet mają na sztandarach? Ale oczywiście, że tak. Zgadzam się, to jest hipokryzja. Ale to generalnie problem moim zdaniem jest troszeczkę głębszy, bo generalnie kobiety, które mają konserwatywne poglądy i chcą w jakiś sposób zaistnieć w polityce, są właśnie przez media spychane do różnych ról. W tym przypadku mamy wybory parlamentarne, trafiło na aniołki prezesa i w ten sposób chce się pomniejszyć wartość tego, co my mamy do powiedzenia. Dobrze, to czyli już powiedzieliśmy na ten temat, a teraz porozmawiajmy o tym, co Pani chce wnieść do polskiego parlamentu, bo ja Panią znam, wiem, czytałam Pani teksty i wiem, że ktoś, kto nazywa Panią paprotką czy aniołkiem, no tak naprawdę nic o Pani nie wie i ma tak naprawdę niedużo do powiedzenia na Pani temat. Jaka jest w takim razie Pani Magdalena Żuraw? Czym Pani Magdalena Żuraw, jeżeli zostanie posłem, chce się zajmować w Sejmie? Ja przede wszystkim chciałabym się zająć polityką rodzinną i naprawić w polityce, w tej dziedzinie, wszystko złe, co wyrządziła Platforma Obywatelska i decyzje pana Donalda Tuska. Czyli przede wszystkim to rodzice powinni decydować, czy ich dziecko będzie posyłane do szkoły w wieku 6 lat, czy nie. To jest prawo rodzica. Po drugie, chciałabym zmienić zapisy ustawy o przemocy w rodzinie, bo w tym momencie ustawa uprawnia opiekę socjalną do zabrania dziecka tylko dlatego, że powiedzmy rodzina jest zbyt uboga. Ale czy Pani chce się zajmować tylko problemami dzieci, czy również problemami ofiar przemocy w rodzinie, bo wiemy, że bardzo często ofiarami są kobiety, tak, matki. Więc czy to jest ten temat, który też Panią będzie interesował? Tak, tak, jak najbardziej. Natomiast w tym momencie chciałam się właśnie skupić na tych dwóch punktach. One są dla mnie w jakiś sposób najważniejsze, ponieważ nie wiem, czy Pani wie, ale 30% dzieciaków, które trafiają do domu dziecka, to trafiają tam tylko dlatego, nie z powodu przemocy w rodzinie czy jakiejś patologii, tylko dlatego, że ich rodzice są za biedni i sąd postanowił, że trzeba odebrać prawa rodzicielskie tym rodzicom. Więc to jest naprawdę poważny problem. Na czyj wniosek sąd może postanowić, że biednym rodzicom należy zabrać dziecko? Opieki społecznej. Bo te dane, o których Pani mówi, są rzeczywiście wstrząsające, tak? Bo to jest jedno na co trzecie dziecko, tak? Dokładnie. Na wniosek opieki społecznej, tak? Tak, i my niestety dążymy w stronę tego, co mamy teraz w Szwecji, że ostatnio zostali rodzice skazani na 9 miesięcy tylko za to, że dali klapsa swojemu synkowi i sąsiad doniósł na nich i rodzice zostały skazani, natomiast dziecko trafiło do domu dziecka i my niestety dążymy w tą samą stronę. Ja znam Pani publicystykę i pamiętam również teksty takie przeciwko aborcji, tak? Bardzo mocne teksty. Czy również tym tematem chce się Pani zająć? Ewentualnie, tak. Jeżeli wyborcy Panią obdarzą zaufaniem w parlamencie? Tak, oczywiście. Aborcja to
Ja zawsze podkreślam, aborcja to jest morderstwo, to jest nic ponadto i nie jestem też zwolenniczką kompromisu aborcyjnego, który mamy w tym momencie. Został przegłosowany, więc dla mnie niezależnie, czy dziecko jest zdrowe, czy upośledzone, powinno się narodzić. Jeśli się nie rodzi, to jest niestety zabójstwo tego dzieciaka. Feministki mówią, no to jest argument przeciwko prawom kobiety, tak? Kobieta ma prawo zdecydować o sobie, ma prawo zdecydować o swoim życiu. Jak pani odpowie na taki argument? Mogę tylko feministkom przypomnieć, że połowa z dzieci nienarodzonych to też są kobiety, więc zabijamy dziewczynki. Więc jak tak dbamy o prawa kobiet, to może byśmy też zaczęli dbać o prawa tych dzieci, które nie mają szansy nawet stać się kobietą. Ja swego czasu pisałam artykuł o tym statku aborcyjnym, który również zawinął do Polski. Dla mnie znamienne było to, że środki poronne, które były podawane na tym statku, były tam tylko podawane i zaraz po rozdzieleniu tych środków kobiety były od razu ze statku wysadzane i instrukcja głosiła, iż mają się trzymać przez najbliższe 48 czy 72 godziny blisko szpitala. No to jest problem ewidentny i tutaj nikt go nie podnosi, bo bardziej się skupiamy na tym, właśnie to, co cały czas powtarzają feministki, na prawach kobiety. Natomiast o konkretach nikt tutaj nie mówi. Kilka dni temu biskup wrocławski wezwał wiernych do sprzeciwu wobec obecności artysty promującego satanizm na antenie telewizji publicznej. Jak pani ocenia tę sytuację? Mówimy o Nergalu, tak? Tak, mówimy o Nergalu. Ja specjalnie nie chciałam wymieniać określenia Nergal. Nie, to możemy też cofnąć się do jego wcześniejszego pseudonimu, czyli Holokausto. Nie wiem, dlaczego dziś telewizja publiczna w licznych oświadczeniach nie powraca do tego pseudonimu, a może warto go powtarzać, bo chyba więcej mówi o myślach i przesłaniu tego artysty niż określenie Nergal, czyli pan Holokausto, tak? Ten pan, o którym mówimy, parę lat temu spalił publicznie, podarł, spalił Biblię, więc potem posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli dochodzić praw, no bo to było znieważenie uczuć religijnych i to już ewidentne i świętokradztwo. I dla katolika to naprawdę był duży cios, który... No myślę, że również dla wyznawcy judaizmu to nie było miłe zdarzenie, prawda? Mamy demokrację, mamy wolność słowa, wolność wypowiedzi, natomiast te wszystkie wolności tyczą się konkretnych grup, które są nazywane teraz mniejszościami. Natomiast cały proces się odwrócił, bo mniejszościami stały się osoby wierzące. To osoby wierzące można sekować na różne sposoby. I ten proces się troszeczkę odwrócił, więc ja na pewno będę walczyła o wartości, z którymi się utożsamiam. I będę robiła wszystko, żeby na wokandy Sejmu stawiać takie właśnie problemy. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Pani również. Państwa zapraszam na kolejne codzienne rozmowy niezależne. Do widzenia.